koszmarna kawalkada, dzika gonitwa po niebie. To przerażająca zjawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która sieje spustoszenie. Potępiona armia, błąkająca się po świecie. To koszmarna kawalkada, dzika gonitwa po niebie. To przerażająca zjawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która sieje spustoszenie. Kompania śmierci, nie oglądaj się za siebie. Hej, witajcie, z tej strony Bobru. Na waszych ranach oczywiście Wiedźmin 3 Dzikilon. Ja zmieniam szybko zadanie, żeby nie było Awantura o wino nieczystera. No i cóż, lecimy dalej. Poznawać piękne tu są oraz jego tajemnice. Miałem się doczekać spotkania z księżną Anną Henriettą. Ale spokojnie, jeszcze czas mamy. Nie ucieknie nam. Jakąś wieżę widzę w tle. Patrzę, czy tutaj coś mieliśmy. Tutaj te gniazdo potworów, które pod koniec ostatniego odcinka słyszeliśmy, to były te. To były archespory, ale możemy podjechać tam jeszcze, wrócić i mieć to z głowy już. Żeby potem nie męczyć się z tymi znacznikami, jak już przejechaliśmy obok. Gdzie to było? Na lewo bardziej? Tak, na lewo. Jezu, wybaczcie. Napijmy się wilgi. I lećmy. No, co jest? Dobra, jeden leży. Drugi też samo. To było szybkie. Zniszczyć to miejsce, jeśli chcę pozbyć się archesporu. To było zdecydowanie szybkie i sprawne. O, jakieś buciki w ogóle znaleźliśmy. No, zawsze ci doświadczenie wpadło dodatkowe. Daliśmy tu płotkę i jedziemy dalej. Czy my jeszcze przy okazji nie mieliśmy jakieś zadania, które nam się pojawiło? Że tak powiem, randomowo dosyć. Równowaga w przyrodzie, rycerz do wynajęcia. Chyba nie, chyba że to zlecenia, nie, poszukiwania. Poszukiwanie na na ulepszenia dalsze nie mamy na razie, ale myślę, że znajdziemy w końcu. No gdzieś na pewno się to nam odpali. Przecież tutaj aż 5 różnych armorów można ulepszyć na 5 poziom. Więc coś musi być. Wow. Przeskoczyliśmy. Zapiszmy sobie. Dobra. Co to za wioska? I co to za wieża w tle? Wioska Frankularts. Okej. Długo tu nie zabawimy, tylko przyjazdem jesteśmy. Nas interesuje miejsce bardziej na południowy wschód. Tutaj skręcamy w las. A zapiszę, bo coś czuję, że zaraz coś będzie się działo złego. Piję butelkę wody. No jedziemy teraz w kompletną dzicz. To jakieś wilki pewnie, oczywiście. Ale spokojnie, omijamy, nie ma sensu się bić. Dobra, wyjechaliśmy znowu na jakąś drogę. Jesteśmy już bardzo blisko, więc jeszcze jeden sejwik. No i jest jakiś domek. Opuszczony skład. No i zobaczmy, co tutaj się dzisiaj kryło. Aha, nie możemy... Okej. A tutaj jeszcze jakieś wejście jest. Dobra, kogo my tu znajdziemy? Albo co my tutaj znajdziemy? Nasiona archesporów? Coś takiego. Uuu! Jakiś duży! Czekajcie. Szybka wilga. Chociaż wilga. Reszta już nas aż tak mocno nie interesuje. Ale go skrzaliśmy, mój Boże. Piękne. Dobra, ale Jezu, jaki on był... On jakiś większy był od zwykłego archespora. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i co my tutaj znajdujemy? Arkusz jakiś tam? Właśnie to, co nas interesowało. Jak tak patrzę. Czy coś tu jeszcze jest do przeszukania? O cholera. Stadion i archespory. Co
za degenerat hoduje coś takiego? No, jak Wiedźmin... Powinienem je spalić, zanim się rozprzestrzeni. Jak Wiedźmin nazywa coś degeneratem, to jest źle. Powiedzieliśmy to? Nie? Sadzonki archespory. A dobra, spaliliśmy. Opcjonalne to było, no ale wiecie. Buzdyran, dobra, co my znaleźliśmy właściwie? Jakie my teraz mamy zadanie, co my musimy zrobić? Przeczytaj mi się list. Okej. Już spaliłeś, więc spoko. Redański late, gdzie jest ten tajemniczy list? Tutaj? O tu. Osobatych alias hodowla pieczarek pod Tesza Mutna, właściciel i zleceniodawca inwentaryzacji hrabia Wladimir Krespi. No proszę, mamy winowajce. 6 bulw rozrodowych, 24 pączki, minus pędy. No to jakieś tego ważne. Niektóre bulwy są już zbyt dojrzałe, by je bezpiecznie transportować. Należy spalić te sezonki. W innym przypadku wykluły się w wylęgarni. Okej. Z tego listu wynika, że za sabotażami w winnicach stał hrabia Krespi. Muszę o tym powiedzieć Matyldzie i Liamowi. Tak też zrobimy, drogi Geralcie. A póki co spadamy stąd. Włam płoteczkę. Tutaj płotka. O Jezus. Płotko. Dobra, wracamy. Kawałek mamy spory, ale myślę, że szybko obrócimy. No patrzcie. Jakiś trzeci dupek ich skrócił. Ale to ciekawe w sumie wyjdzie, bo czy oni teraz się pogodzą? Może założą jakiś wspólny fundusz? Dobrze, że zrobiliśmy to zadanie. Bo dzięki temu, jeżeli oni rzeczywiście się pogodzą, jak się dowiedzą, że to nie oni sobie podkładali te świnie, że tak powiem, to może dzięki temu założą jakiś naprawdę spoko... Ten, może dostaniemy nagrodę od dwóch osób nawet. To byłoby fajne. Ale... Co tam z daleka widać? To miejsce. Widzę dwa miejsca jakieś, ale ani jedno nie kojarzę. Nie byłem tam. Wow. Nie byłem tam przynajmniej. To co kojarzę. Tempo. Mamy tutaj szybką podróż, ale jak mówiłem, z szybkiej podróży nie będziemy korzystać. Chyba, że będzie już na przykład już jakoś niesamowicie ciężko. Więc wiecie. Póki co, trzymamy się tego co powiedziałem. Nie potrzebujecie czegoś? Jakiś youtuber się przywitał. Hej, cześć i czołem. Dobra, co tam masz, stary? A, to jest typowa oferta, ale wiecie co? Możemy posprzedać w niej jakieś skarby. Gdzie to jest? Tutaj rzemiosło, alchemia? A nie, tutaj będzie. Inne. O właśnie, widzicie, mam tego od cholery. Sprzedaj. Ile on ma pieniędzy? O cholera, przecież u niego wszystko sprzedałem, co chcemy. Czyste srebro, złota szkatułka. Srebrna, jakieś kielichy, nie kielichy. Książki mamy. Ale nie mamy jakoś więcej tego? Chyba nie mamy. Możemy sprzedać jeszcze ewentualnie jakiś buzdygan. Jakieś spodnie. Wiem, że one są trochę mocniejsze od naszych, ale to nic nie oznacza tak naprawdę. One nasze dają po prostu bardziej wiedźmińskie i potrzebne skille. I tyle. Dobra, super. Obawiliśmy się trochę. Do zobacz. Posprzedawaliśmy niepotrzebny syf. A teraz... Wow. Coś tak się... Co się stało? Czemu stało się tak szaro nagle? Ej. Czekajcie, bo coś się zbagowało chyba. Coś się ponuro zrobiło w Nowigradzie jakimś. A i dalej jest tak ponuro, o co chodzi? To jest jakoś fabularnie się zrobiło? Zrobiło się tak ciemno i strasznie, że naprawdę. Ja bawiłem się takim modem, znaczy to na pewno nie jest sterowina, bo on jest wyłączony teraz ten mod. Przynajmniej mam taką nadzieję. No ale on by nawet nie działał, bo on po prostu nie był zaktualizowany do tej wersji. Że właśnie tak było szaro i ponuro w Velen, co dawało taki fajny wiedźmiński klimat. Bo wiecie, no Wiedźmin to ogólnie ta szata graficzna, która została użyta do podstawki, do serca z kamienia, nie była aż tak dobra. W sensie, ona była trochę zbyt kolorowa,
co ja właśnie użyłem takiej szarości. Model, który dawał taką typową szarość. No i to wyszło naprawdę fajnie, ale czemu się tutaj zrobiło tak szaro? Czy to przez chmury? Wiesz co, ja zaraz przemedytuję jeszcze dłużej, bo to mnie trochę zaniepokoiło. Tu są, powinno być jasno i kolorowo. Tutaj to akurat niezaprzeczalna sprawa. Może po prostu chmury jakoś tak, ale też się zrobiło no strasznie po prostu. Wow. Dobra, tutaj w ogóle podjechaliśmy pod miasto. Tak, dzieci przynosi bocian, dobrze mówisz. Nie no, już się coś przejaśnia chyba, wiecie? Jedziemy! No. Baranie smarki, przez tą zaćmę nic nie mogłaby mnie ta bestia. Jezu, no weźcie się tak, nie plątajcie, ludzie. Grete, ruchasz się? Jak to? Czuję się bezpiecznie. Grete, pytanie, Grete, ruchasz się? Dobra. Puścimy za chwilę to miasto już. Ciężko było przejechać przez nie, ale dobra, nie, robi się jasno. To po prostu jakieś chmury zaszły, tak nagle. Ale to wyglądało strasznie, zrobiło się tak ponuro i tak welendracko. Welendracko. Zrobiło się takie welen przy drzewie wisielców. Młyn hrabiego de la Croix. O, to jest... to jest młyn tego, który zginął. W sensie, jego chustkę mamy. Z inicjałami DLC. Mhm. Fajnie, zwiedzamy sobie mapę przy okazji. Już jesteśmy dosyć blisko. No. O Jezu, płotka. Płotka, błagam cię. No. Odgłosy walki. Muszę się pośpieszyć. Co ci tu? Ale słychać mocno. A to kurwa bianko. Nie, nie, ja nie chcę. Jezu. Mam nadzieję, że nie aktywowałem czegoś. Tam jest kuroliszek. Nie, ja nie chcę jeszcze tutaj być. Zrobiła się podła muzyka, ale ja jeszcze tam nie chcę iść. Mam nadzieję, że niczego nie zepsuję. Albo nie stracę na przykład szansy na złapanie czegoś wcześniej niż bym mógł. No ale już będziemy wiedzieli, że w Corvo Bianco się coś stanie. Dobra, i teraz w lewo. Jesteśmy już bardzo blisko. Przyjechaliśmy całe tu są. Zdecydowanie fajnie. No pozwiedzaliśmy, widzieliście jak ponuro wyglądało to. Po prostu poczuliśmy welen przez chwilę. Totalnie. A teraz piękny zachód słońca. Bo już mamy taki powolny wieczór nadchodzi, nadciąga. No i kurczę. Nie możesz się doczekać, aż ulepszymy naszą zbroję oraz miecze na ten arcymistrzowski poziom. Ja po prostu na to nie możesz się doczekać absolutnie. Bo jednak, no wiecie, to ona nam daje, idealnie pasuje do naszego stylu gry i dużo nam daje bardzo. Teraz pozmienialiśmy te miecze, bo one są tymczasowo lepsze, ale myślę, że jak zrobimy najlepszy oręż, to już nie będziemy zmieniać to do końca gry. Chyba, że dostaniemy coś równie dobrego jak Iris, czyli miecz, który dostaliśmy od Olgierda von Evereca za no, ukończenie dodatku, powiedzmy. I pomożenie, i pomoc mu. Mogliśmy go zostawić. A to nie zrobiliśmy. Dobra. Standard został zapisany. My doszliśmy do dyspozytury prokuratorskiej. Dobra, jeśli musimy... Zdaj relację z przeprowadzonego śledztwa, okej. Mistrz Wiedźmin, masz jakieś nowe wieści? Znalazłem dowody na to, że kłopoty Koronaty i Vermentino były przez kogoś inspirowane. Za wszystkim stoi niejaki hrabia Crespi. Co? Crespi? Właściciel Belgardu? To niemożliwe. Tu jest wszystko napisane. Proszę. Rzeczywiście miał motyw. Zdawał sobie sprawę, że jeśli Vermentino i Koronata połączą siły, jego winnica nie ma żadnych szans. Dlatego postanowił was skłócić. Skutecznie. Ale jego plan nie wypalił do końca, bo dopadła go bestia. Niebywałe. Znaczy, że to nie Lian? O, a ja przez cały czas byłem pewien, że to sprawka Matyldy. W świetle nowych dowodów najuczciwiej byłoby, gdyby Belgard
przeszedł pod kierownictwo obu pokrzywdzonych stron. Zaraz, zaraz. Czy ja dobrze rozumiem? Sugeruje nam pan współpracę? Tak, to najlepsze wyjście. Zresztą z biznesowego punktu widzenia również. Nie wierzę, że to mówię, ale on ma rację. Chyba pora zakopać topór wojenny. A w sumie co trzy winnice to nie jedna. Faktycznie możemy na tym zyskać. Niech będzie. Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia. Pozostaje tylko jedno pytanie. Co z Coronatą i Vermentino? Skupiłem się na śledztwie i nie zdążyłem zająć się wszystkimi problemami w winnicach. Ale niedługo będą pracować normalnie. Doskonale. Zatem czekamy na dobre wieści w tej sprawie. A czy musimy jeszcze Coronatę oczyścić z tych pozostałych punktów? One nie mogą rozsądzić. Dobra. Aha, dobra. No to ostatnie dwa punkty załatwmy. Żeby już mieć z głowy to zadanie. Ale bardzo fajnie, że tak wyszło. Taki happy ending, można powiedzieć, po prostu. Jedziemy! Dobra. Dobrze, że nie pomogliśmy jednej ze stron. Głupio bym się czuł z... Jakbym się dowiedział, że była opcja, żeby... Jakby wszystko się dobrze ułożyło. Przejdziemy tędy. Skręćmy w pola. Nie ma co się bawić w tej podchody. Jedźmy prosto do jednego z dwóch punktów. No bo tu zostały tylko te w Coronacie zadania. Przypominam, że w winnicy Matyldy zrobiliśmy wszystko, co się dało. No bo takie było nasze pierwotne założenie. Jadowe skałki. Fajna nazwa. No dobra, co to będzie? Znowu archyspory po prostu? To w sumie wyjaśnia, dlaczego tyle tych archysporów tam było wszędzie. Po prostu one zostały tam zasiane. No to się zastanawiałem, czemu wszędzie każdy punktu właściwie bronił archyspory. A teraz, no cóż, wszystko jest jasne. Tu jest jakieś wejście. Wera, co to za jaskinia? No i tutaj może się nam przydać kot. Chyba, że ale czekajcie, czy to nie jest dość mała jaskinka? Jest to jakaś jakby dalsza droga? Jest, ale tu jeszcze jest jasno. Myślę, że na tubach będziecie wszystko widzieć. O, tutaj ewentualnie mogę... Co jest? A to bandyci! Dobra. No tutaj chcieli sobie zbawić jakąś kobitkę. Uratowaliśmy. Co robisz? Zabijam potwory. Dzięki ci, zacny kawalerze. Zapuściłam się na północ w poszukiwaniu ziół do nowego rodzaju wina, aż to nagle... Spokojnie. Już po wszystkim. Te huncwoty porwały mnie pewnie dla okupu, a znając problemy pana Liama, i tak nie miałby czym za mnie zapłacić. No, ale dzięki tobie już po wszystkim. Jeśli potrzebujesz jakichś ziół, to w Coronacie mam duże zapasy. Odprowadzisz mnie? Muszę się tutaj... Sorry, Frenzon. Zajrzę do ciebie, gdy będę gdzieś w pobliżu. Będę czekać. Okej, dobra. Słuchajcie, teraz... Co teraz? Zbieramy sobie teraz wszystko, co jest w tej kryjówce. Dużo tutaj tego nie ma. Ale o, tutaj coś może być. Pobrudzony list. No, przeczytajmy chociaż wątek no, tutaj znowu wiadomość od tego hrabiego. Ale to już nas nie interesuje kompletnie. Dobra, została nam ostatnia sprawa. Wypijmy sobie troszkę białego miodu. No, żeby się oczyścić z tych wszystkich efektów niepożądanych. Dobra, tędy. No i zostało nam... Po prostu ostatnie coś. Dalej. Ogólnie te zadania w obu winnicach były podobne. Większość archesporów, uratować jednego z pracowników. W Vermentino był to kowal, tutaj to była jakaś zielarka. Podobnie. Ale dobrze, że połączył siły. O, ona tutaj sobie biegnie. Chyba to ona? Chyba tak.
O, ale przeskok. Zapiszmy. Lepiej, ja wolę zapisać co chwilę, że później problemów nie było. O Jezus, skoro pendromorfy. Mam nadzieję, że ona w niej nie wpadnie. Ale nie mam ochoty się zatrzymać i ich zabijać. Nie mam na nich zlecenia, więc nie robię. Typowa mentalność. O, co to jest? Zdziczały skalne trolle. Dobra. Art. Cholera, jakie one są twarde. Co na trolle działa? Czekajcie. W sumie ja troli nie zabijam, bo one są zbyt spoko. Ale co na nie może działać? To nie są istoty magiczne, tylko co to może być? Hybrydy jakieś? Nie. One nie są turbojadami, nie? Prędzej jakimiś reliktami mogą być. Albo odrywatymi, odrywate będą na pewno. Nie? Nie, dobra, jest troll skalny. Quen, ale przeciwko odrywatym. Mamy coś takiego? Odrywatych jest straszliwie mało. Możemy nie mieć. Nie mamy. Musimy po prostu je stuc. One są twarde, ale musimy po prostu je stuc. No, nie ma co zrobić tutaj. Zostaw płotkę, baranie. To jest zasłanianie się ich, jest tak chamskie. Oje, ależ mocno nam przywalił. Ale to była blokada, widzieliście to? Krwawienie trzeba nakładać, to jest jedyny ha... O Jezu, się rzuciły. Głąby. Ja pierdzielę, jak to mocno bije. O cholera, nie. Musimy podrespić się. Aż do połowy życia. Jezu, ale straszne one są. Dlatego nie zabijam troli, one są trudne do zabicia. A poza tym często są mega spoko. No i zabawne. Dobra, odpalam Quena kolejnego. Dobra, jeden leży w końcu. Jest to drugi. Oho. Nie no. Ja teraz... Nie no, błagam, nie zabijaj mnie teraz. Panie trolu. Dobra, spokojnie, krwawionko. Weszło. Dobra, kolejny Quen. Dobra, ja pierdzielę, co za walka. Strasznie twarde. Trolle. No niestety musieliśmy je zabić, bo tutaj coś jeszcze jest. List od Kosmy. Ukryć gdzieś te części. No i tutaj kolejne. Teraz samo jak wtedy znaleźliśmy skarb w słonecznikach, teraz też gdzieś będzie schowany. W kupie gnojówki. Jedź podka. No, klimatycznie. Nie powiem. Dobra, robi się już wieczór, więc przydałoby się, żeby płotka nie zacinała się w moście. Nie wiem, jakoś wyskoczyła, dobrze. No i cóż. Znajdźmy kupę gnojówki i kupę hajsu. Znaczy, kupę gnojówki. Tak masło maślane trochę, nie? A, i śmiesznie. Dobra. Fajnie, konflikt będzie teraz rozwiązany, mam nadzieję. Mam nadzieję, że obsypią nas złotem, bo kasy potrzebujemy zdecydowanie. Kto nie potrzebuje kasy. A stoimy teraz no, na takim średnim, że tak powiem, stopniu posiadania kasy, ukryty skarb. No zajedźmy już, gdzie jesteśmy. Już głupio by było nie zajechać. Kto tutaj, bandyci? Witam, dresantów. Dobra, spokojnie.
kurde. O teraz trzeba podejść. Wiem, że słyszycie strasznie spacja runie, jak ja skaczę, ale no, średnio co może na to poradzić, niestety. Będę starał się jakoś... O, ja cię naprawdę nas zabił jakiś grasant. Rozumiem, że oni mocno biją, no bo... No bo tak, ale... No cóż... Zawiodłem się, na sobie. Tam na sobie się zawiodłem, powiem wam ludzie. No cóż, trudno. Jeszcze raz to zrobimy szybko. Całośnie się zapisałem tuż przed, no bo ja czułem, że po prostu to się może źle skończyć. Gdzieś ostatnie słowa? Powolutku, bez nerwów. Jak on wyciągnął no, tak miecz szybko? O, ja pierdzielę. Ale możecie jakoś, nie wiem, zatrzymać razem albo coś? Nie chce mi się biedać od jednego do drugiego. Kurde, ten typek, o ten o, to po prostu... Dobrze. Przecięty. Nie no, ci z łukami to są kurde raki, po prostu. Zupa z raków to właśnie z nich się robi tą zupę. Tyle wam powiem. Do widzenia. Cebula, no kurwa, wszystko właśnie zostało wyjaśnione w tym momencie. O Jezu, niedręczony raport, serio? Czy my musimy teraz gdzieś iść jeszcze? 8 dni dookoła świata, okej. Zatopiony w jeziorze, okej. No bo zatopili wóz, no gratulacje, ale ja już go widzę. Misja za misją, to jest niesamowite w tej grze. Absolutnie niesamowite. Co oni zrobili z tym wozem? Ktoś tu stoi w ogóle. Czy mnie oczy mylą? Graj muzyko. Wow. Jak my w tamteo trafiliśmy? Czy uważnie tych smutami, bo wiecie, jak oni klepią. O, ale mu rękę obcięliśmy. Jak mnie nazwałeś? No. Co my tutaj mamy? Klapy pięciu cnót? Przepraszam? Gdzie to można znaleźć? Lepotki to było? Tak, patrzcie, klapy pięciu cnót. 60 próg paniki wierzchowca. A my mamy klapy dla koni... Wow, one są lepsze! I wyglądają jakoś śmiesznie. Barwniki, bardzo fajnie. Nie będziemy musieli wydawać na to kasy. I tutaj mamy jeszcze jakąś skrzynię, w której mamy trochę skarbu. Ale dobra, teraz tak. No teraz to już musimy ruszać dalej, no bo już chcemy skończyć odcinek. Gnojówka, gdzie ta gnojówka była? Poszukiwania, pieniądze nie śmierdzą, no. Dokładnie. Tak, dokładnie jest. W ogóle chyba nabiliśmy level, zaraz to sobie rozdamy. Ten wyjdzie trochę dłuższy odcinek, no bo teraz jak widzicie, nie wiem czy zauważyliście, ale mój zamysł się opiera na tym, żeby robić odcinki po 25 minut. Bo to są takie ideolo. Dłuższe są męczące, a krótsze za krótkie. Ale w tym wypadku przedłużymy trochę, no bo chcemy już dokończyć ten wątek i od kolejnego odcinka zacząć coś innego. Może jakieś polowanko, może trochę wątek główny ruszymy. Zobaczymy. Jechaliśmy do winnicy, no i tutaj gdzieś ta gnojówka ma być, tak? Tak, rozumiem. Dziwny kot. Gdzie jest gnojówka? Będzie się nam jakoś świeciło, nie wiem. Kupię gnojówki, a gdzie jest ta gnojówka? A tutaj? No, mam problem ze znalezieniem, niedaleko. O, tam coś świeciło, tak. Tutaj jest kolejna kupa gnojówki, tutaj mamy. Co za smród. Już nie hejtuj, Gerwant. Już nie hejtuj. Awantura w innym konsorcjum? No i dobra. Wracamy teraz szybko tam. Level już rozdamy sobie w kolejnym odcinku. Nie śpieszy nam się. No i jedziemy sobie. To już jest niedaleko.
No, zresztą widzimy już to. Ta góra jest niesamowita w tle. Dobra, udało się przeskoczyć. Przepraszam, że robię tyle hałasu tą spacją, ale no... Ona jest wreszcie teraz dziwna. Brawo, tutaj jest sprawą prostą. No nie, nie chcę wyjść do niczego. Mistrz Wiedźmin, masz jakieś nowe wieści? Aby wienicy mogły działać normalnie. Rozwiązałem wasze problemy. Coronata i Vermentino mogą działać normalnie. W tych okolicznościach miło mi zakomunikować, że winnica Belgard zostanie oficjalnie przekazana w ręce utworzonego przez państwa konsorcjum. Naprawdę? Nie wierzę, udało się! Dzięki, Wiedźminie. Naprawdę nie wiem, jak ci się odwdzięczymy. Trójkąt. Na przykład wypłacając mi... Albo nagrodę. No, należy ci się. Proszę. 750, a teraz szczona. Nie chciałbym nic narzucać, ale mam wrażenie, że pomoc profesjonalisty wciąż może się państwu przydać. Ale nie uprzedzajmy faktów. Zapraszam państwa za mną. Pora zobaczyć Belgard. Ja też mam tam iść? Nie podoba mi się jego ton. Chodź z nami. Coś mi mówi, że damy ci zarobić trochę więcej. Dołączę później. To już w kolejnym odcinku. Czy to jednak nie koniec? Super. Nie no, w sumie mi jest mega ciekawa. Ale ja się będę z wami już żegnał. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie będziemy dalej robić wątek tajemnicy winnicy Belgard. Tak więc trzymajcie się ciepło i w ogóle skała tam jest fajna w tle. Nie czujcie, najmniejsza to. No ale dobra, czemu za mną łazisz, stary? Dobra, bywajcie, bo typek w ogóle odwala coś głupiego. Tak więc hej, papa. Zapachniało, to wiele jesieni. Z wiatrem zimnym uleciał słów.